Zobaczcie, jakie mamy luzy na spożniach. Zobaczcie, jaki tu jest patent. Szpachla i dla konstrukcji rękawica. Czyli głównym spoiwem tutaj jest farba, żeby to wszystko się trzymało. Zobaczcie, jak naprawiono. Rękawica, tylko wypełnienie. O, nawet cała para chyba jest. Ja pierdziu. Gdzie mi się już udało dociąć? Tam to prosty temat. 480, a tutaj jeszcze pod kątem i tu pod kątem, aby zostało obspawać. To jeszcze została ta ostatnia skośna i kratownicę byśmy mieli zrobioną. Wyciąłem tutaj naszą podwieżyczkę, ale mi się udało, strzał normalnie genialny. Wywierciłem otwór 26, ładnie poszło, wchodzi mi tam na przekładnię. Cześć moi drodzy, nowy projekt, tłuka, kosiarko, rozdrabniacz do trawy. Więc tak, podstawa to mamy tak, tutaj blachę trójkę, grubość 3, tłuka będzie miała 160, czyli tu mamy 160, w tą stronę mamy 170 cm, tam narożniki obcięte, czyli narożnik w tym kierunku ma obcięte 350 mm, tą stronę ma 400, jeden i drugi. I teraz tak, tu mamy profil rura o przekroju kwadratu 70 na 70, ścianka czwórka. Rozetniemy ją tutaj wzdłuż. 4 cm od jednej strony lub 3 od drugiej. I potem wsuniemy ją tutaj do przodu, wsuniemy w naszą blachę i tu zamocujemy potem wieżyczkę. Wsuniemy, usztywnimy tłukę. Długość tej rury kwadratowej to 160 cm, no bo tyle ma szerokość nasza blacha. Tutaj mamy cełownik 80 zimnogięty, ścianka trójka. I dlatego mówię, żeby tu było 4 cm lub 3, bo jego jedna z wysokości jest 4 i to będzie nasze wzmocnienie, nasza kratownica. I jak tu sobie rozetniemy, wpuścimy, to będziemy mieli jedną wysokość tutaj naszej kratownicy, jedną wysokość z przodu pod wieżyczkę i potem jedna wysokość blach bocznych. Blachy boczne tam stoją. Trzeba będzie z nich wyciąć. Grubość tej blachy to jest 5, bo tak chciał zamawiający. I wysokość będzie tej blachy poprzecznej tutaj, to myślę, że około 33 cm. Czyli 4 cm będzie wypuszczone u góry, tak żeby się licowało z górą kratownicy. No i 29 na dole. I tak, będzie dwa rzędy, kratownica będzie miała dwa rzędy. Tu jeden i w tą stronę drugi. I dodatkowo tył ma być na zawiasach, że ma być uchylny w jedną, w drugą stronę. Te ścianki skośne i tylnia ścianka. I dodatkowo one mają być tylko 4 cm krótsze niż te ścianki boczne prowadzące na płozach. To może zacznę od tego, żeby wziąć tą rurę naszą o przekroju kwadratu i przeciąć ją właśnie wzdłuż. No i grubość wcięcia musi być 3,5 mm, żeby nam ładnie tu się wsunęła w naszą blachę. Nasz przód podmocowanie tutaj pod nasz wieżyczkę z przysuwem przyłapałem. Tak jak mówiłem, tu jest 40 mm, także tutaj z naszą kratownicą będzie się licował. Dlatego zacznijmy od tej kratownicy, od tych naszych dłuższych elementów, od tych całowników. Musimy je rozmieścić pod kątem prostym do naszej rury o przekroju kwadratu. No i tu mi wychodzi 480 mm, 470, 480. Mierzymy kąty proste. Tutaj musimy dobrze podociskać,
żeby nam nie pofalowała blacha przy jednej i przy drugiej. Także łapiemy to. To tak, te wzdłużne cowniki. Jako nasza kratownica przyłapałem, tutaj podociskałem, żeby one dochodziły, ładnie dochodziły do blachy z wszystkich czterech stron. I teraz tak, bierzemy się tutaj, nawet wymierzyłem, to tutaj mamy 480 mm, tu to samo i tu to samo. Czyli potrzebujemy na razie 6 sztuk cełowników tych po 480 mm długości, żeby zrobić teraz kratownicę poprzeczną, ale już z elementów. I tak, podocinałem już te krótsze elementy kratownicy. Teraz widać, że ona jeszcze jest sfalowane, dlatego muszę je, jak będę je spawał, to muszę nadać kąty i zrobić jedną płaszczyznę. To teraz muszę to wyprostować i przyłapię sobie te 6 krótkich elementów i bierzemy się potem za boki z naszej blachy piątki. To zobaczcie teraz całą, nie wiem czy będzie to dobrze widać, ale mamy na całej ładną linię tutaj środek. Wszystko ładnie tutaj jest, dochodzi do naszej poziomiczki. Mamy git i tu mamy tak samo ładnie. Pakiet premium za 500. Wszystko mamy w linii, także mamy ładną tutaj płaszczyznę. To teraz weźmiemy się co? Myślę, że weźmiemy się za na razie te dwa boki. Damy tu jeden i potem z drugiej strony, właśnie z tej blachy naszej piątki, wysokość utniemy 33 cm i wypuścimy tutaj 4 centy, tak jak wysokość naszego cełownika. Więc tak, tutaj będziemy mieli 330 mm, 4 cm, czyli tu mamy 40 mm, tu mamy 290. Czyli tak, góra naszej blachy to będzie właśnie te 40 mm. I od blachy do naszych płuc będzie 290 mm. Cały bok ma 136 cm do tamtego miejsca wyciętego. O właśnie. No i brakuje 4 cm, ale to się nie martwię, bo sobie dospawam tutaj 4 cm. Tu na końcu będziemy musieli zrobić takiego skosika, bo z tyłu te skośne tam blachy będą tej samej długości, czyli 4 centy będzie tam boki i tył krótsze. Czyli muszę to obciąć, tutaj dospawam z przodu, a tu jeszcze zrobimy takie półkoło, taki ślizg, żeby można było łagodnie najeżdżać. I tutaj te 4 centy brakujące sobie dospawam. I dociąłem sobie obie boczne nasze blachy, które będą tutaj przytwierdzone do jednej strony. Tutaj będą płozy. Lewa strona, prawa strona. Dospawałem tutaj te 4 cm brakujące i zrobiłem tutaj taki ćwierć koła. Pakiet mini 300 i pakiet premium kurwa 500. I z tyłu oczywiście wycięty ten kawałeczek, zejście już do skosu i do tyłu. To teraz mocujemy tutaj na równo, ta krawędź, żeby była na równo z tym. I tutaj z pół centymetra z przodu może wystawać. No i oczywiście pod kątem prostym jedna, jak i druga strona lecimy. I tak przyłapałem sobie już jedną stronę. Tutaj szczepów parę. Tutaj mamy ładny kąt prosty. I tutaj do krawędzi załamania. Tu mamy ten skosik 4 centy na 4. Tu mamy to ćwierć koła. Tak z przodu. I druga strona. Otóż to. To samo. Tu złapane. I poszczepiane. I tutaj tak, żeby się licowało z górą cełownika. Tu z górą rury kwadratowej. Teraz tak. Tutaj mają być tak z tym skosem na równo, czyli jak tu mamy 33, to tu mamy 29, odtąd 29 cm,
Czyli tu musimy sobie wzmocnić właśnie tym całownikiem. Musimy go tak podocinać pod kątem. Tutaj z tyłu, tu najprościej, znowu pod kątem. Ten całownik tak samo zimno gięty, C80, ścianka trójka. Bo tutaj ma nam te tylne klapki 3 chodzić na zawiasach. Dlatego wzmocnimy sobie jeszcze to ramę tym naszym całownikiem. Dwie mi się już udało dociąć, tam to prosty temat. 480, a tutaj jeszcze pod kątem i tu pod kątem, aby zostało obspawać. To jeszcze została ta ostatnia skośna i kratownicę byśmy mieli zrobioną. To tak, tył już mi się udało zrobić, boki tak samo, teraz aby obspawać na gotowo, ale na razie zajmijmy się tymi blachami na zawiasach, czyli one mają 290 mm i ta ma tak 53,5, ta ma 53,5 i ta ma 79,5 cm. I to grubość z blachy piątka. Więc tak, te blachy z tyłu i boczne podocinałem. Spawałem tutaj też, zaślepiłem nasze całowniki, żeby tu żaden syf się nie dostał. To teraz polecę sobie tutaj obspawam cały tył i boki. Tutaj mam dwa płaskowniki 60x6, długość 160 cm. I z tego zrobimy no, tutaj nasze ślizgi na jedno i na drugą stronę. I tak, przyspawałem. Tutaj na razie jeszcze nie całkiem, ale tak, tak połapałem. Tak wygląda z przodu. I tak, a tutaj tylko zwykłe łapanie i napiżanie młotkiem, żeby to dogiąć. Z tyłu tak samo. Dodatkowo moja koncepcja upadła. Bo te blachy mają w tą stronę nie iść, tylko mają w tą stronę się tylko odginać. Więc o tyle je za krótko uciąłem, o 4 centy. Ale spróbujemy jeszcze to uratować, dlatego zostawiłem to, ten kawałek płaskownika, powinienem go tutaj obciąć. Pakiet premium za 500. Tak, żeby w tą stronę nie chciało mi iść nasza boczna blacha. Jedna i druga tak samo, zrobimy taką blokadę. No a tutaj chyba to środkowe będę musiał dospawać te 4 centy. Jeszcze coś pokombinuję. Dobra, moi drodzy, obspawałem całą górę dookoła. Tutaj położyłem poziomicę, czyli ładnie, nie odkształciło się. Tam 2-3 mm, czyli w normie. Tu już mam obszlifowane. No i te moje spawy nie są takie złe jak na amatora. To wydaje mi się, że całkiem znośne. Teraz tak, bierzemy się z przodu tutaj zamocowanie naszej wieżyczki oraz prowadnicy do niej. Więc tak, tutaj mam rurę o przekroju kwadratu 70x70, ścianka czwórka. Dam ją tutaj z przodu równolegle do tej rury kwadratowej. Długość tego to 160, bo szerokość półki to 160 cm. Damy ją tutaj. To będzie nasz ślizg, po którym będzie jeździć nasza wieżyczka. A będzie w ten sposób jeździć, że włożymy, tu mamy rurę o przekroju kwadratu 80x80, ścianka czwórka. Włożymy jedno w drugie. O tak. No tu będę musiał obszlifować, bo mi ciężko wchodzi te krawędzie. Rozetniemy na pół, nawet myślę, że jeszcze coś z tego odetniemy i tu zrobimy wieżyczkę i po prostu będzie na tym realizowany przesuw. Dodatkowo tak, ona ma jeździć 25 cm w jedno i 25 w drugą. Inwestor tak sobie zażyczył, dlatego tak zrobimy. To na początku obczyszczę te krawędzie, obgraduję i muszę sobie tu rozmierzyć tak, żeby sobie to rozmierzyć jazdę na jedną i na drugą stronę, ile uciąć z tej 80x80. Wyciąłem sobie dwa płaskowniki, grubość 10, szerokość 100, długość 180 i teraz przyspawam ich tutaj, tu troszkę będę musiał naciąć ten nasz ślizg, tak żeby zrobić mocowanie dla naszej rury kwadratowej. Czyli tutaj będę musiał przyspawać z jednej strony, tutaj tak, żeby się w sumie licowało z tą na przykład krawędzią i po drugiej stronie to samo. Musimy naciąć te nasze ślizgi.
przymocujemy, przyspawamy to i mocujemy do tego właśnie rurę kwadratową razem z tutaj zmocowaniem pod wieżyczkę. Dobra, moi drodzy, zanim przyspawam to do naszych płaskowników, które już tutaj przyspawałem po jednej i po drugiej stronie, to wywiercę otwór. Tu myślę zrobić otwór na blokadę, a tutaj mają być wysunięty cełownik do przodu i tu ma być podczepianie do ciągnika z jednej strony i z drugiej strony. Czyli tak, to będzie pozycja wyjściowa i przesuw będzie po 21,5 cm w obie strony, czyli razem 43. Czyli albo w tą stronę i blokujemy, tu pozycja 0, albo w prawą stronę i blokujemy. Czyli tutaj zrobimy trzy pozycje, 0 na środku i 21,5 w jedno i w drugo. Tutaj jak widać jest środek, to zrobimy tu mocowanie do naszej rury kwadratowej. Oczywiście zrobimy na końcu, na jednym oraz na drugim. To na razie wiercę otwór blokujący. I przyspawałem tutaj z jednej strony, tak jak widać. Tutaj wrzuciłem płaskownik 6x10 i tu w środku tak samo i z tej strony też i mam odsuniętą tą rurę kwadratową od tej właśnie o grubość tego płaskownika o 10 mm. W środku też jest punkt podparcia i tak jak tutaj rysowałem, czyli mamy tak środek, te one będą połączone, tu będzie jeździć wieżyczka i w jedną stronę 21,5 i w drugą stronę 21,5 i będziemy sobie blokować. To teraz tak, tu jeszcze myślę, żeby dać wzmocnienie tutaj od góry, żeby nie puściło i tutaj po obu stronach tak samo. Tutaj jeszcze płaskowniki i bierzemy się dalej, myślę, że za wieżyczkę bądź jak przyjadą zawiasy, to z tyłu za blachy. Dobra, moi drodzy, te rury już kwadratowe rozłożyłem, bo tutaj mają wystawać te uchwyty do naszego traktora razem z bolcami i stworzniami. I tu gościu chciał, żeby te bolce zaczynały się 80, żeby miały odstęp 80 cm. No i tak to już rozmierzyłem. Dodatkowo z rury prostokątnej, rura o przekroju prostokąta 50x30, ścianka czwórka. Wyciąłem tutaj nasze podwieżyczkę, ale mi się udało, strzał normalnie genialny. No to ja robiłem. Bo mamy tak, 30 centów, 30, 27, 30, 30, czyli razem 147 cm. Ale ponadcinałem tylko na oko, tak mniej więcej po 2 cm, złożyłem idealnie mi wyszły kąty, po prostu tu wyszło równolegle razem z tamtą całą skrzynią, także wyszło, kurde, strzał super. Obspawałem, obszlifowałem, to teraz tak, zajmiemy się tutaj mocowaniem tutaj i tutaj do naszej wieżyczki. Tu jeszcze jakieś uszy będę musiał z płaskowników i uszy oczywiście tutaj w postaci zawiasu zrobić. To teraz tak, to nasza wieżyczka. Mam tu tak, płaskowniki 60 na 8 i 4 60 na 6. To będą nasze uszy dwa, przyspawamy tutaj od dołu, tak i tak, tu z drugiej strony dwa tak samo i tu musimy rozciąć kawałek naszej wieżyczki, wpuścimy 6 cm od góry tego płaskownika 60x6, otwory 15, bo śruba tu 14 i zrobimy takie zawiasy do naszej wieżyczki. O tak będzie, tu będzie góra, tu będzie dół, przyspawać pod kątem prosty, obspawać i będzie nam wieżyczka pracować przód, tył. I o to mi chodziło. Przykręciłem na 14 śruby obie skontrowane. Tak wieżyczka nam ładnie pracuje. Tutaj jeszcze dałem takie żeberka po jednej, po drugiej, bo jednak tu będzie cała rama będzie nam ciągnąć do dołu, więc lepiej to wzmocnić. To już by było, to teraz tak, weźmiemy się tutaj z płaskownika, zrobimy uszy do mocowania naszego cięgła, a potem tu zrobimy dół pod bolce, spożnie też do mocowania na dole do traktora. I z takich płaskowników 10, grubość 8, tak mają 120, to jest 80.
80, grubość 8 i tak jest 120, otwory wywierciłem 26 i tutaj jeszcze tak wyciąłem 50 na 30, żeby ładnie wpuścić rurę prostokątną. To nasze uszy tu za będzie cięgno do traktora, cięgło. I teraz z tyłu nam pasuje jeszcze, mam taką teflonową rolkę przefrezowaną, tędy wpuścimy sobie właśnie linę. I tutaj na płaskownikach, setkach z tyłu ją przyspawam i na sworzniu. Przyspawałem tutaj z płaskownika 60 na 10. Takie miałem dwa kawałki, otwór wywiercony 28. I tutaj mam sworzeń 28 i taką tulejkę teflonową. Zamontować zawleczkę też mam. Cyk. I mamy. I tutaj się będzie linka tu przechodzić i tam na dwa narożniki. Będzie się ładnie obracać. Mamy załatwione wieżyczkę. Tutaj obspawałem u góry i tutaj od spodu. Bolce do traktoru, żeby podpiąć. Górę mamy załatwioną pod cięgło. Teraz tutaj gościu chciał, jak mówiłem, 80. Tu mam zaznaczone. Zaznaczone mam 80. Cełownik hutniczy 80. I płaskownik 70, ścianka 8, grubość 8 i pręt Fi28, tutaj ma 150 mm długości. Tutaj wytniemy, wywiercimy albo wytniemy otwór, spawamy pręta i tutaj będzie wystawał do podczepiania, także będzie super mocne, jak będzie przyspawany z jednej strony i tutaj w płaskowniku. I tu przyspawamy z jednej i z drugiej strony pod bolce, dolne mocowanie do traktoru. Dobra, moi drodzy, oba mocowania mamy przyspawane pod kątem prostym do naszych kawałków rur. Nie wiem, czy mówiłem, ta rura o przekroju kwadratu 80 na 80 ma długość 260 mm. I tu przyspawałem pod kątem prostym tutaj i tutaj w jednej płaszczyźnie nasze mocowania razem ze sworzniami do podpięcia do traktora, dolne podpięcie. I tutaj mamy przyspawany ten sworzeń, sięga aż do tego końca cełownika, dlatego jest w dwóch miejscach przyspawany, tu na końcu i dodatkowo tutaj do tego płaskownika ósemki. Wywiercone otwory jedenastki, pod zawleczki dziesiątki. Tutaj mamy okno pracy, zrobiłem 55. Normalnie, nominalnie ma 50, ale dałem 5 mm po jednej i po drugiej. Dodatkowo jeszcze tutaj mam żeberkami wzmocniłem, szesnastkami, fajne, mocne. Zostały mi z łuparki hydraulicznej, z tylnego mocowania siłownika naszego głównego. Dodatkowo właściciel, inwestor chciał, żeby odległość tutaj podpięcia była 80 cm, 800 mm. No i tak mamy. I tak mamy. Dodatkowo jeszcze tu będę musiał wzmocnić jakimś płaskownikiem albo celownikiem, kątownikiem, żeby podczas przesuwu obie części jeździły równo. Coś. O właśnie. Żeby równo nam się przesuwały. Dlatego tu wzmocnimy sobie jakimś pewnie kątownikiem. Bo na razie trzyma nam wieżyczka, a ona jest w pewnej tutaj odległości, dlatego to będzie sprężynować. A tak, żeby równomiernie pracowało, nie było niepotrzebnych naprężeń, dodamy tutaj, połączymy te dwie rury kwadratowe. No to by było tyle. Tutaj średnica 28. Działamy dalej. I wspawałem sobie takiego kątownika, fajnego znalazłem. Długość 670 mm. 40 na 40 ścianka trójka. Super, bo on będzie trzymał nam w dwóch płaszczyznach. Płaskownik by tego nie zrobił. I to już mamy przesuw wieżyczki zrobiony. Maksymalnie w jedno, 215 mm, środek, i w drugą stronę 215, także fajnie, to nam będzie trzymać. No i moi drodzy, przekładnia kątowa, typowa przekładnia kątowa do tłuki, wrzucę link z parametrami, tam w opisie będzie, wrzucę tam jakąś tabelkę miałem.
To jest typowa dotłuki, mocowanie tutaj 6 śrub na 12 i tutaj jeszcze bodajże na 16 po jednej i z drugiej strony też będziemy to mocować. Tutaj mamy tak, tu mamy średnicę 150, czyli teraz musimy tutaj w środku geometrycznym tułki wytnę otwór o średnicy 150 mm i potem zaznaczę te otwory, wywierce. A w tamtym roku jak tułkę robiłem, to kosztowała 1050 zł, teraz 1350. I tak, otwór mamy wywiercony, przekładnia leży, to tak, to obdmucham całe, żeby było czysto. Tutaj mam blachę piątkę i z tej blachy muszę wyciąć prostokąt, tak żeby mi tutaj wchodził. Obspawam go dookoła i wiercę jeszcze jeden otwór, tak żeby wzmocnić to mocowanie przyszłe naszej przekładni. Ale pięknie pada. Więc tak, dociąłem już tą blachę. Wyszło mi 370 na 470, otwór 15 wycięty. I teraz ustawiam sobie tutaj, żebym miał we wszystkich płaszczyznach te same wysokości. 35. 35. I tutaj to samo. 35. 35. I drugi przekrój. 35. 35. I 35. Dobra. To by było. Teraz obspawamy dookoła, tak jak tamtą. Tutaj po łączeniu z celownikami. I wiercimy, przymierzamy przekładnie, wiercimy otwory do zamocowania jej. Teraz tak, został nam jeszcze jeden ważny temat, żeby ustawić przekładnię. To teraz tak, żeby ustawić przekładnię, ona powinna być ustawiona, środek tego wystającego frezu powinien być w środku okna pracy. Czyli okno pracy to mamy tak, od środka na jedną stronę 215 i od środka na drugą stronę 215. Czyli środek akurat nam tutaj super wypada, bo wypada nam w geometrycznym środku całej tułki. Więc przekładnie damy po prostu równolegle do większego wymiaru tłuki, równolegle do traktora, bo wcześniej jak robiłem, że było przesuwane w jedną stronę tylko, to musieliśmy znaleźć środek okna pracy w stosunku do jednej strony, czyli było od środka na jedną stronę, dzieliłem na pół i potem tak ustawiałem przekładnię. A tutaj nam dobrze wyjdzie, bo wyjdzie nam, no tak gościu chciał, żeby było na jedno i na drugo, czyli wypadnie nam w środku. Dodatkowo tu mamy taki prosty temat, że nie trzeba będzie nic tutaj montować, bo gościu ma do tego długi wałek, czyli podepnie od traktora do naszej przekładni wałek i to już będzie po temacie napędu tłuki. Przykręciłem przekładnię na 6 śrub 12, pod spodem nakrętki teflonowe, czyli tu po obwodzie mamy zrobione. Teraz zajmiemy się tym wzmocnieniem bocznym. Mam tutaj blachę piątkę, grubość 5, czyli obetniemy tutaj na 170 mm. Tu zobaczymy, jak nam wychodzi z góry, koło 300 mm. I tu sobie rozetniemy, podegniemy dół, tak żeby można było zdemontować potem to przekładnie i żeby nam tutaj przy demontażu śrub nie przeszkadzało. Jedno i potem drugą stronę tak samo. A potem zrobimy jakieś wzmocnienia do tego żeberka boczne. Więc tak, żeberka nasze mam już przyspawane. Tak samo to blachę sobie, płaskowniki przyspawałem tutaj do dołu. Tutaj tak jak pokazywałem, nadciąłem, zespawałem. Żeberka z płaskownika piątki, takie miałem, narożniki zrobiłem, to tam nie jest jakoś bardzo istotne. Jedna, druga strona, tak się prezentuje.
I teraz tak, bierzemy się z tyłu wreszcie za nasze boczne, tylnie ścianki skośne i tylną. Mam już zawiasy takie, kupiłem zawiasy, o takie, zawias burty przyczepa. 6 sztuk i tutaj mam już poucinane te nasze blachy, także mocujemy. I przyspawałem zawiasy, tak jak widać, kombinowałem tak i tak i w końcu zdecydowałem się tak przyspawać. Tutaj odwrotnie, kąt inny, bo mi tak pasowało, bo tutaj przyspawałem te 4 cm, żeby była dłuższa. Z gówna nic nie wyrzeźbisz. Na 29. I tak wyglądają wszystkie trzy. Tutaj trochę odstaje, ale to kąt, bo to na zawiasach to będzie pracować w jedną, drugą stronę, ale tu by było ok. To teraz co, bierzemy się tutaj, stawiamy tam wieżyczkę do góry i robimy tu mocowanie na naszą linkę. I potem odwracamy tłukę. I tak, dwa płaskowniki nieforemne, 80x40, ścianka piątka. Obspawałem ich, otwór średnica 12,5 wywiercony, linkę damy 10 albo 12. Jedna, druga strona, kąt prosty w obu płaszczyznach, czyli jeszcze montaż linki i góra by była skończona. To teraz odwracamy i montujemy śmigło. I tak mam obspawane dookoła. Tutaj narożnik, ślizgi. Tutaj tak samo dół, łączenie z traktorem, żeberka. Podswożnie, dolne mocowanie. Tutaj tak samo mam tą rurę kwadratową. Tutaj łączenia, tutaj tak samo ślizgi. Cały narożnik dookoła obspawana, obszlifowana. To teraz weźmiemy się za montaż śmigła, czyli musimy odkręcić śrubę, ściągnąć naszą tulejkę i tutaj ją nadciąć tak, żeby weszła nam w cełownik 80. Czyli tu mam cełownik nie 80, ale 100, grubość 6. Tutaj mam płaskownik 90x8. Tutaj to będzie do naszego zaślepienia jednej i drugiej strony. Ściągnąłem już tuleję. I teraz musimy w środku cełownika znaleźć środek i wywiercić otwór, tak żebyśmy mogli przełożyć nasze mocowanie, śrubę od naszej przekładni. Wywierciłem otwór 26, ładnie poszło, wchodzi mi tam na przekładnię. To teraz muszę tą tulejkę tak tutaj rozciąć, żeby to dół opadło nam tutaj do samego dna tego cołownika. Czyli będę musiał tutaj rozciąć, to wyrzucić i to opuścić do samego dołu. Więc tak, tu już sobie obciąłem po okręgu, rozciąłem te kawałki oba i teraz muszę wycentrować w tym kierunku i w tym i tutaj obspawam sobie dookoła to naszą tulejkę na stożku. I zobaczcie, obspawałem sobie tu już porządnie dookoła ze wszystkich stron. Tutaj mam jeden z tych noży obrotowych, zwykłe noże obrotowe dostępne gdzieś na targu albo w jakimś sklepie rolniczym. 4 sztuki nam pójdzie. Tu zamocujemy oczywiście na tulejach, na naszym cełowniku, ale najpierw musimy rozmierzyć sobie, gdzie wywiercić otwory, żeby zamocować właśnie te noże. Czyli tak, obracamy sobie cełownik nasz i tak, otwór mamy wywiercony. Otwór oczywiście w połowie, idealnie. I teraz tak, tułka ma 160, połowa noża to 80, czyli odległość od środka do krawędzi naszej tułki, a ten nóż ma tutaj od naszej osi zamocowania do samego końca 31 cm, czyli od połowy, od 80 odejmujemy 31, jeszcze odejmujemy sobie 2 cm, bo centymetr dojdzie nam grubość noża
stałego, no i centymetr, żeby był luzu. Czyli tutaj od środka zamocowania od naszej przekładni, czyli będzie 80, odjęć 31 i odjęć 42, czyli 47 cm od środka wyjdzie nam jedna strona, wywiercić otwór na nóż, 47 i z drugiej strony tak samo, czyli 47 punkty robię i wiercę otwory, żeby zamocować nasze noże. Otwory mam wywiercone tutaj i po tamtej stronie. Średnica 21, bo śrubę tutaj mam 20. Na tych śrubach będzie nam się obracać. To teraz skrócę sobie obetnę po tej bardziej zewnętrznej linii, bo tutaj od krawędzi do krawędzi, od krawędzi otworu do krawędzi celownika 4 mam centymetry, 40 mm i tutaj też sobie zostawię 40, po drugiej stronie tak samo, żeby była taka sama odległość, żeby było centrycznie, ale wcześniej to już mam centrycznie wywiercone. To teraz skracam. I tak, obciąłem już tutaj na równo od otworu po jednej, po drugiej stronie. Teraz tak, mamy nóż. Będziemy musieli sobie ściąć trochę tych półek w celowniku, żeby te dwa noże były bliżej siebie. Bo tak jest straszny dystans i jeden nóż tam by nam zasuwał po samej górze w tułce po blasze, a drugi po samej ziemi. A tak to zrobimy ich bliżej siebie. Czyli na tym odcinku skośnym będziemy musieli obciąć sobie, zrobić taki skos. Czyli weźmy tak, tu zaznaczyłem, że stąd, czyli mamy na odcinku, a zróbmy na równo 20 cm, 200 mm. I tu, gdzie to wyprostujemy, na 5, spróbujmy na 6, na 14. Zrobimy skos. I tutaj zostawimy, powiedzmy, dwa to nie, myślę, że półtora to maks centymetra, może nawet centa, może i centymetr zostawmy sobie, żeby nam zostało. Centymetr i tu mamy kreskę tu dotąd i tu na ten nasz skos i teraz tak, jak nóż będzie tutaj, obróci się, z powodzeniem, to spokojnie da radę, spokojnie tak może być. Na takim skosie nawet można by było troszkę jeszcze wyłagodzić ten skos, tak żeby nóż mógł się swobodnie obracać z tej strony. Obciąłem jeden skos i drugi, teraz moi kochani, zaślepiamy 90 na 8, szerokość 90, grubość 8 i zaślepiamy. Czyli odtąd, tu zaznaczyłem sobie kreskę na 25 bodajże, potem na 9 i 13 cm. Tak, żeby to przylegało, tu zegniemy, żeby nam przylegało, żebyśmy sobie zaślepili nasze śmigło tutaj od góry, a potem jeszcze złapiemy od czoła i potem drugą stronę tak samo. Spawałem, obszlifowałem, noże już mam 4, to teraz montujemy na tułkę. Przeciw nóż będzie na tej stronie, ponieważ tułka kręci się tak. Czyli tam wchodzi i tu będzie obcinać. Czyli łapiemy, jak on będzie, tu oczywiście jeszcze dojdzie tulejka, po której będzie, na której będzie obracał się nóż, jeden, drugi i te dwa. To teraz tak, tu mamy... Tak, dół. I w tą stronę. Mam nóż po jednej, po drugiej. To teraz środek sobie zmierzę. I tu postaram się przymocować przeciw nóż. Płaskownik z blachy piątki. W sumie taka blacha. 240x300. Otwory wywiercone. Śruby 16. Nóż stały. I to sobie przymocujemy tutaj na zewnątrz. O właśnie z tej strony. Z boku tułki, z zewnętrznej strony. I to wzmocnienie, zewnętrzną blachę do noża stałego. Przykręciłem na te śruby 16, podkładki, nakrętki z teflonem i teraz tu dookoła po obwodzie musimy sobie ją przyspawać, obspawać,
Tak, w środku. I tutaj nam zostało jeszcze tulejki, śruby, zamocowanie noży. A no i zaraz przykręcę sobie to całe nasze śmigło. Więc tak, śruba 20, tulejka, tutaj ma 48 średnicy, tutaj ma 36, bo otwór tutaj w nożu 35, o tu jest bez tej, bez tulejki, zakładamy i grubość tego, tej mniejszej średnicy 35 ma być ze 2 mm większa niż grubość noża, czyli koło 12, bo nóż ma 10. 11, 12 i dajemy jeszcze taką tuleję dystansową 200 mm, żeby te nasze noże brały bardziej po ziemi, bo chcemy uzyskać około 5 cm, 4,5-5, żeby noże szły od ziemi. Czyli ta tuleja 20 w otwór, a z drugiej strony tylko nóż i tuleja taka sama pojedyncza. 48 z zewnątrz, tutaj 35 wchodzi ciasno, to się właśnie będzie nóż obracał po tej tulei i tutaj na śrubę i jeszcze nakrętka z teflonem, jedna i drugi nóż to samo, na razie jeszcze mam nie przykręcone, tak samo tu już sobie przykręciłem, tak jak widać, na zawleczka śruba i jeszcze hefnąłem, żeby szczepa dałem, żeby się na bank nie odkręciło. Przykręciłem, tutaj już zrobione. Ładnie chodzi, działa, kręci. No to ja robiłem. Tak wyglądają noże obrotowe przy nożu stałym. Nie mam jak pomierzyć, bo nie mam trzeciej ręki, ale tak wygląda około 4-5 cm od jednego, od drugiego. Tu wam jeszcze po drugiej stronie pokażę, o ile nam wychodzi od dołu noża do tutaj do płuc, do ziemi. 4-4,5 cm. 45 mm. Czyli mamy 153 góra naszego ramienia z tej strony i 153 tutaj, czyli mamy równo rozmieszczone śmigło. Tak jeszcze, o tu wygląda skręcone. Bierzemy się dalej za kółko. To będzie koło, średnica 260 mm. Tutaj 30 mm pręt i będzie przymocowane do tłuki za pomocą tego profila 70x70. Tutaj dookoła pójdzie blacha. Tu tulejka, tu zrobimy takie ramiona, zejście i pręt na tulejce i będzie się obracać dookoła własnej osi. A grubość tych kół to 5 mm. Rozstaw tych kół to 180 mm. Teraz blacha trójka, pasek. Nawijamy właśnie na te koła i po tym to będzie po naszej ziemi, po naszym gruncie dotykało gruntu właśnie ta blacha. Zaczyna to nabierać wyglądu. Obspawałem dookoła, tam też pociągnąłem i potem sobie obszlifuję i obetnę ten nadmiar z tej strony. Obracam, spawam z drugiej strony, obcinam nadmiar. I tak, koło mamy, obszlifowałem, poobcinałem te nadmiary. I tak, wchodzi nam, tu mamy 30. Wchodzi nam tulejka z twardego plastiku, teflonu, tu z zewnątrz ma 50 i na to wchodzi tulejka, gdzie tu ma 50, z zewnątrz ma 60 i do tego to jest na płaskowniku 8 i tutaj pójdzie drugi płaskownik, otwór i do tutaj do obrotu będzie to przymocowane z jednej i z drugiej strony na rurze o przekroju prostokąta 50x30, ścianka trójka. Tu oczywiście na dwie śruby, pewnie dziesiątki. I tak będzie tu nam się ładnie obracać. I tak, tu już wcisnąłem tulejkę.
Tu płaskownik przyspawany jest do tej tulejki. Tak ma 90 mm, tak 70, 8. I tutaj będzie otwory, już 11 powierciłem na śruby 10, czyli to zostanie, to tak będzie demontowane nasze koło. Że do tej rury prostokątnej przyspawamy sobie i odkręcimy to śrubę tu po drugiej stronie i z drugiej strony też i zdemontujemy nasze koło. To teraz docinam ten profil i zrobię tutaj dookoła i potem zrobimy obrotowe to kółeczko. I przyspawałem tutaj, dałem pod kątem prostym tak samo rurę o przekroju prostokąta 50x30, ścianka trójka. Dałem też takie żeberka z ósemki dla wzmocnienia. I teraz odkręcamy jedną śrubę, drugą, po drugiej stronie tak samo, czyli razem 4. I tu płaskownik od płaskownika odjeżdża i wyjeżdżamy sobie kółkiem. To teraz, aby tutaj zamocujemy stworzeń na rurce i takie rurki, co będą regulacją. Dobra, i teraz z tego profila 70x70, 60x60 utniemy sobie odpowiednią długość, tak aby zmierzymy, żeby można było... O, trochę za blisko. I tak przymocowałem. Tu już mi się obraca. O, znów przechodzi. Tu można otworzyć do maksa. I tak, tu przyspawałem, dałem takie płaskowniki, ósemki, z drugiej strony to samo, czyli dwie ósemki i na końcu tam przyspawałem do naszego celownika i tu taką regulację, wyjmujemy zawleczkę i tu mamy takie 1,5-15 mm tulejki. Wyjmujemy tulejki, podstawiamy z tej strony, czyli opada nam kółko. I taka forma regulacji. Oczywiście tam podnośnik do góry i wtedy przekładamy tulejki tutaj pod spód, pod nasz rurę o przekroju kwadratu, ile chcemy. Tutaj mamy 8 cm regulacji. Czyli to by było ogarnięte. To zostanie nam jeszcze linka, ale to linkę dopiero założę po malowaniu, bo to linka i tutaj 4 ściski i tu by był temat tłuki z kółkiem by był zakończony. No i oczywiście pomalować. Dobra. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Zapraszam do lajkowania, zostawienia subskrypcji i do następnych filmów. Cześć. Tłuka pomalowana, ale wam powiem, że wprowadziłbym jeszcze jedną zmianę. Jak tutaj przyspawałem na sztywno, to teraz dałbym tutaj płaskownik. Tu płaskownik. Przestrzelić otworem i jakaś śruba 14, to kapkę wyżej, a tutaj zrobić taką obejmę, cyk, cyk, przyspawać bez żadnych otworów i na górze dać otwór, przyspawać śrubę przy nakrętkę i śrubę i żeby sobie dokręcać, o i tu by było na sztywno z możliwością regulacji i w razie czego moglibyśmy sobie ten profil z tyłu odpiąć. Tutaj by wyjął śrubę, a tu by po prostu wyciągnął do tyłu. Ewentualnie tu by popuścił. To bym zmienił, jeżeli bym to drugi raz robił. A tak to uważam, że wyszło całkiem w porządku. Linka 12, średnica 12, 4,5 metra długości.